Nie bój się. On nie praktykuje samobójstwa. Zbyt lubi sam siebie. Holmesie? Dzień dobry. Chciałem wydedukować, jak Blackwood przeżył egzekucję i oczyścić twoją reputację. Ale w efekcie usnąłem w ramionach Morfeusza jak gąsienica w kokonie. Nie przeszkadzaj sobie. Sprytnie ukryty w węźle znajdował się Huck. Moje nogi chyba zasnęły. Powinienem zejść. Pomożemy mu? Nie chcę mu przerywać w połowie. Mów dalej. Huck połączył go z uprzężą, dzięki czemu ciężar rozłożył się wokół pasa, a nie szyi. Policzków nie czuję. Skończymy na podłodze? Jak ty to zrobiłeś? Dzięki klamrom, pasom i wieszakowi na ubraniu. Watsonie, język mi drętwieje. Są gorsze rzeczy. To nie wyjaśnia braku pulsu u Blackwooda. Tak, zagadka medyczna. Musimy obronić twoją reputację. Z nektaru różanecznika pontyjskiego otrzymuje się toksynę owianą złą sławą na tureckim wybrzeżu Morza Czarnego, gdyż powoduje pozorny, śmiertelny paraliż. Może zmylić nawet tak zdolnego lekarza jak ty. To tak zwane... Co się stało Gladstone'owi? Odurzenie miodowe. Prezentuje efekty, które właśnie opisałem. On się nie sprzeciwia. Mary, don't worry, he's seen far worse. Nie martw się, przeżył już gorsze rzeczy.